Armia, Agnieszka Chylińska oraz Dawid Kwiatkowski. To największe gwiazdy tegorocznych Dni Tarnobrzega, które zaprezentowały się na scenie. Trzydniowe święto miasta nad Jeziorem Tarnobrzeskim zgromadziło tysiące osób. Poza koncertami przygotowano wiele dodatkowych atrakcji. To m.in. zmagania sportowe oraz parada motocykli. W tym roku impreza przebiegła spokojnie, a pogoda w żaden sposób nie przeszkodziła w świętowaniu. Podobnie jak rok temu, najważniejsza impreza kulturalna w roku trwała aż 3 dni. Pozwoliło to na przygotowanie zróżnicowanej oferty, przede wszystkim pod kątem muzycznym. To zawsze największe wyzwanie dla organizatorów, by zadowolić jak największą grupę odbiorców. Gwiazdy zakontraktował jeszcze mój poprzednik i szapoba, bo rzeczywiście wybór jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i myślę, że pod sceną będą rekordowe liczby mieszkańców. No oczywiście bez sponsorów pewnie byśmy nie dali rady, natomiast tak, to jest bardzo duże wyzwanie i kosztowne wyzwanie. Ale no, myślę, że oczekiwane naprawdę przez mieszkańców przez cały rok. Gusta są różne. Staramy się zawsze, aby zaspokoić jak najwięcej z nich. I myślę, że w tym roku bardzo dobrze nam się to udało, bo jest oferta naprawdę dla wszystkich w każdym praktycznie wieku. I że zabawa dla każdego jest równie dobra. Każdy sobie coś w tym programie wybierze. Piątek był przeznaczony dla sympatyków muzyki alternatywnej. Gwiazdą wieczoru był zespół Armia na czele z pochodzącym z Tarnobrzega Tomaszem Budzyńskim. W sobotę na scenie pojawiła się Agnieszka Chylińska. Zgodnie z przewidywaniami to jej koncert w tym roku zgromadził największą widownię. Oferta przygotowana została w taki sposób, aby dla każdego było coś miłego, od najmłodszych do najstarszych. Mówimy tutaj również o ofercie dla dzieci, mówimy tutaj o ofercie sportowej. Dzisiaj odbył się runfit w trzech kategoriach dla dzieci, kategoria otwarta, jak również runfit to była nowość, gdzie rywalizowały ze sobą służby, wojsko, straż pożarna i policja. To się sprawdziło, było ponad 300 osób. Program powstaje już od bardzo dawna, pewnie też można powiedzieć, że ścierają się różne koncepcje zawsze i już myślimy o następnym, kogo by tutaj zaprosić, już zawsze na zapleczu są o tym rozmowy. Zawsze też liczymy oczywiście na podpowiedzi tych, którzy uczestniczą w naszych wydarzeniach muzycznie, ale też nie tylko, bo Dni Tarnobrzega to też szereg innych wydarzeń, które mają miejsce, więc staramy się, żeby było coś i dla dzieci, żeby były także sportowe wydarzenia, no i także też takie, które no, przyciągają widzów, którzy być może nad jezioro nie pojadą, dlatego zawsze też w Tarnobrzeskim Domu Kultury jest jakiś koncert, tak jak mieliśmy w tym roku Newborn tydzień temu. W niedzielę odbyła się także parada motocykli, która zgromadziła setki jednośladów. Poza mieszkańcami koncerty podziwiali także plażowicze, którzy przyjechali nad jezioro Tarnobrzeskie korzystać z upalnej pogody. Wielkim finałem tegorocznych Dni Tarnobrzega był koncert Dawida Kwiatkowskiego. Zakontraktowanie muzycznych gwiazd co roku jest kluczowe. Nagle chowaj twarz, mówi, że tak, zawsze już będzie, będzie. To słyszałem nie raz, pokaż mi jak, składasz mi serce, kura! No
nie jest to łatwe i dlatego właśnie te prace rozpoczynają się dużo, dużo wcześniej, te rozmowy czasami kończą się fiaskiem i trzeba zmieniać koncepcję. W tym roku udały się wszystkie te pomysły, więc bardzo się cieszymy, zwłaszcza też, że gwiazdy są również na takim, jest dość duży rozrzut muzyczny, co oznacza, że więcej osób będzie mogło się dobrze bawić, bo i Armia, i Chylińska, i Dawid Kwiatkowski, no to jest taka no, pierwsza liga, można powiedzieć, w naszym kraju i to właśnie dla ludzi o różnych gustach muzycznych, więc to nas ogromnie cieszy, że mogą się przed sceną świetnie bawić. Na scenie zaprezentowali się także Ganja Transformers, The Stubbs, Easy and the Black Trees, More Plays More, Papa D, Chłopcy z Placu Broni oraz Krystyna Giżowska. Jak ważna dla miasta jest organizacja takiej imprezy? Jak ważna jest, to widać po frekwencji, czyli generalnie mieszkańcy jednak na tą imprezę, na urodziny miasta, które odbywają się w ten sposób, czekają przez cały rok. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo rzeczywiście tych naszych mieszkańców, jak również gości jest tutaj bardzo dużo. Także widać, że rzeczywiście przez te trzy dni Tarnobrzeg żyje nowymi emocjami, żyje tymi urodzinami. Myślę, że Dni Tarnobrzega to powinno być święto jak najbardziej uniwersalne, tak aby każdy mógł się w nim odnaleźć i po prostu dobrze bawić, a także po prostu poczuć się częścią tego całego widowiska, tego wydarzenia. Nie tylko dobrze bawić, ale się poczuć ważnym uczestnikiem, że to jest właśnie dla niego i chyba nam się to udaje. Czuję jak palce w niebie. Co roku powraca dyskusja, czy Dni Tarnobrzega powinny odbywać się na terenach zielonych nad Wisłą czy nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przez szereg lat najważniejsza miejska impreza odbywała się w mieście i wiele wskazuje na to, że za rok znów tak się stanie. Zmianie może ulec także sama formuła Dni Tarnobrzega. Ja na pewno temu miejscu nie chciałbym odebrać tego typu atrakcji, natomiast jeżeli chodzi o Dni Tarnobrzega, rzeczywiście jest duże oczekiwanie mieszkańców, aby wróciły nad Wisłę i najprawdopodobniej tak się stanie w przyszłym roku. Oczywiście musimy pewne aspekty jeszcze zbadać i sprawdzić, ale najprawdopodobniej w przyszłym roku Dni Tarnobrzega odbędą się w terminie faktycznie urodzin miasta, czyli w okolicach 28 maja, w zależności od tego, jak wypada weekend i będzie to nad Wisłą. Oczywiście ja mam zupełnie inny plan też na Dni Tarnobrzega. Ja bym chciał, żeby te koncerty, które się odbywają już na samym weekendzie, to był finał. Finał czegoś naprawdę fajnego, czegoś wielkiego, takich prawdziwych urodzin miasta, które będą trwały na przykład przez cały tydzień. My mamy bardzo dużo wspaniałych artystów, wiele stowarzyszeń. Ja bym chciał, żeby one mogły wyjść i pokazać się ludziom w taki sposób otwarty. Chciałbym, żeby na przykład od poniedziałku, który będzie poprzedzał Dni Tarnobrzega, na naszym rynku odbywały się tego typu atrakcje, czyli koncerty, występy naszych wokalistek. Mamy świetne tarnobrzeskie wokalistki, mamy świetne zespoły, mamy stowarzyszenia takie jak na przykład Ardens, jak Framia, tu oczywiście nie chcę nikogo pominąć. I na przykład w takich godzinach od 18 do 22 przez cały ten tydzień na rynku, gdyby się tego typu koncerty odbywały, to fajnie, myślę, że pomoglibyśmy również tym przedsiębiorcom, którzy pracują i zlokalizowane mają swoje lokale w bezpośrednim sąsiedztwie rynku. Ja chcę twojego ciała. Ty